Witam serdecznie w programie. Dzisiaj zrobimy makaron z tuńczykiem i z cytryną. Makaron robi się dokładnie tyle, ile gotuje się woda, więc wszystko nam pójdzie szybko i sprawnie. Zaczynamy od gotowania wody. Nalewamy oczywiście zimną wodę. Będziemy robili makaron na dwie porcje, więc pół paczki makaronu nam w zupełności wystarczy. Solimy wodę. Ja zazwyczaj solę na oko. Każdy może sobie wyczuć. To jest około jednej łyżki na pół takiego dużego garka. Jednej dużej stołowej łyżki. Woda nam się ugotuje. A za ten czas zrobimy resztę. Nie odcinam tylnej końcówki. Ważne jest, żeby cebula była prosto z lodówki. Po co trzymam cebulę w lodówce? Po to, żeby nie płakać przy jej obieraniu i krojeniu. Teraz wlewamy olej z tuńczyka na patelnię, potem dolewamy troszkę oliwy z oliwek. Czekamy, aż się zagrzeje i wrzucamy cebulkę. Ważne jest, żeby tuńczyk był w oleju, nie w sosie własnym, właśnie po to, żebyśmy mogli ten olej z tuńczyka również wykorzystać. Dolewamy troszkę oliwy z oliwek. Olej już skwierczy, więc możemy wrzucić sobie cebulę na patelnię. Rozprowadzamy ją po całej patelni. W międzyczasie kroimy papryczki chili. Dużo ich nie trzeba, w zależności kto lubi jaką ostrość. Ja daję dwie. Nie muszę jej kroić, wystarczy, że ją rozkruszę na patelnią. Wrzucam pietruszkę, żeby zaaromatyzować całą cebulkę, żeby przez cały olej przeszedł sobie takim smakiem pietruszkowym też. Mieszam wszystko razem, żeby smaki się przegryzły. Zgniatam go troszkę, żeby łatwiej skórka zeszła. Zgniatam go jeszcze raz, żeby puścił soki i dorzucam do patelni. Solimy teraz troszkę cebulę. Nie przesadzamy, bo będziemy solili jeszcze cytrynę z pietruszką. Moja patelnia jest wrakiem, owszem, ale chodzi o to, żeby w kuchni była dobra zabawa i żebyśmy gotowali na tym, co mamy pod ręką, a nie na jakichś wynalazkach. Więc póki się jeszcze trzyma, nie przypala, jest ok. Teraz wyciskamy sok z cytryny. Najpierw ją rolujemy, żeby nam puściła wszystkie możliwe soki i żeby było ją dużo łatwiej wycisnąć. Ja mam małą cytrynę, więc użyję dwóch. Przykroję na pół, jedną i drugą. Pozbywam się w miarę możliwości pestek, które są na wierzchu. Mam taką specjalistyczną sprawę do wyciskania cytrusów. Można to zrobić oczywiście łatwiej, wbijając widelec do środka cytryny, robiąc w nim kilka dziurek i wyciskając sok. Równie dobrze będzie, nie potrzebujemy takich gadżetów. Ciśnięty sok z cytryny przelewam sobie tutaj. I przechodzimy do krojenia pietruszki. Najpierw ściągam ją z gałązek, obrywam. Możemy całą natkę. Czasami z lenistwa wrzucam ją do blendera i blenduję ją sokiem z cytryny. Teraz siekam pietruszkę jak najdrobniej. Staram się to zrobić. Pietruszka jest bardzo zdrowa, ma bardzo dużo witaminy C. W ogóle to jest bardzo zdrowe danie na tą pogodę. Dużo cytryny, cebuli, pietruszki. Sama witamina C, bomba witaminowa. Na przeziębienie idealne. Teraz tą pietruszkę, którą posiekaliśmy, wracamy do soku z cytryny, który był przed chwilą wyciśnięty. Troszeczkę soli, nie za dużo, bo już soliliśmy cytrynę, więc żeby nie przesolić. O, przy okazji znalazłam pestkę z cytryny, więc mogę ją wyciągnąć. Zostawiamy to tak. Teraz dodajemy tuńczyka na patelnię. Najpierw go rozdziabujemy, żeby nam łatwiej wylazł. Co jest najważniejsze, żeby nie przesuszyć tuńczyka, więc dajemy go na patelnię, pod którą jest podpalony ogień. Mieszam sobie wszystko razem. I zaraz wyłączę ten ogień, żeby tuńczyk się nie wysuszył. Na samym końcu wrzucę stąd czosnek i pietruszkę. Ja makaron dzisiaj gotuję na dwie osoby, więc u mnie to jest taka mniej więcej garstka. Będziemy go gotować do miękkości, ale nie za bardzo, będzie al dente, czyli lekko twardawy w środku. Wyłączam gaz pod makaronem, już możemy go odcedzić.
co jest najważniejsze, makaronu nie przelewamy zimną wodą, ani nie dolejemy oleju do wody, bo to jest zbędne, dlatego że potem makaron źle nam się połączy z sosem. Proste. Odcedzony makaron wrzucamy do garka, w którym był makaron gotowany, żeby sobie jeszcze trzymał temperaturę. Najpierw wrzucam do niego cytrynę z pietruszką, żeby był bardziej cytrynowy. Co jest ważne, żeby cytryny nie gotować, dlatego że ona nam gorzknieje, dlatego jest tutaj na surowo wrzucona. Lekko przemieszamy ten makaron z cytryną i z pietruszką i dopiero na samym końcu dorzucam tuńczyka. Ale tak jak mówiłam wcześniej, najpierw trzeba z niego wyjąć pietruszkę i czosneczek. Nikt nie chce jeść takiego dużego czosnku. Teraz na końcu tuńczyk. Całe danie mamy gotowe. Niecałe 15 minut, obiad po pracy pyszny, pożywny, zdrowy, zrobiony. Wszystko musi się dobrze połączyć. Zawsze najlepsze zostaje pod spodem, jak nabieracie, pamiętajcie o tym. Teraz przerzucam wszystko do miski. I voila! Makaron gotowy. Teraz tylko łyżki. Talerze. Nakładamy i zajadamy. Teraz przygotujemy deserek. Na deser będzie tiramisu, idealny po ciężkim dniu. Ponieważ, co znaczy tiramisu po włosku? To znaczy unieś mnie do nieba albo do góry, bo su to góra. Więc najpierw oddzielamy jajka i w tym białko od żółtka. Białeczko tutaj, bo będziemy ubijać potem białko. Staramy się bez skorupek i żeby żadna część żółtka nie wpadła do białka. Do białeczka troszkę soli, ociupinkę, żeby lepiej się ubiło. Do żółtek około 3-4 łyżki cukru, w zależności jak chcemy, żeby bardzo słodki był krem. Teraz białko najpierw ubijamy. Idealna. Teraz żółtka ucieramy z cukrem tymi 3-4 łyżkami, tak żeby była puszysta, gładka masa. Do przygotowanego wcześniej białka i żółtka dodajemy jeszcze kawę, którą ja sobie wcześniej przygotowałam we włoskiej kafetierce, do której teraz dodaję cukier, tak po prostu, żeby była słodka. Wedle uznania ja dam około 3 łyżeczek. Mieszamy ją tak, żeby się rozpuściła i dolewamy jeszcze kieliszek rumu. Wszyscy dodają raczej do tiramisu amaretto. Ja osobiście nie przepadam za amaretto i zazwyczaj robię z rumem albo po prostu z białą wódką. Można zrobić oczywiście wersję bez alkoholu albo z kakaem dla dzieci. Z kakaem, z mlekiem, świetna opcja, już robiłam jeszcze z owocami, truskawkami, naprawdę. To zostawiamy, żeby cukier się rozpuszczał. Teraz do przygotowanego żółtka dodaję serek mascarpone. 2 razy po 250 g. Teraz mieszam delikatnie, bo serek mascarpone, kiedy go przemieszamy, robi się zupełnie płynny jak śmietana. Dlatego trzeba z nim postępować bardzo delikatnie. W międzyczasie możemy sobie dodawać, mieszając białko. Serek mieszam drewnianą łyżką, a nie mikserem, ponieważ mikserem zbyt szybko on by nam popłynął. I teraz mieszamy już całość, już tu więcej nic nie będziemy dodawać. To będzie nasza masa, którą będziemy przekładać przez biszkopty. Teraz jedziemy z biszkoptami. Namaczam je delikatnie w kawie, jednego i drugiego obtaczam, ale nie zostawiam ich tam, bo by bardzo mi nasiąkły. Teraz w drugim pucharku. Możemy to robić też na biszkopcie upieczonym wcześniej samemu. Możemy na przykład zrobić tort tiramisu. Świetna sprawa. I teraz nakładam masę do pucharku i przekładam każdą warstwę aż do końca. Na końcu możemy posypać kawą, kakao. Możemy herbatniki przełożyć sobie truskawkami albo malinami albo innymi owocami, które lubimy. Na końcu posypujemy kakaem bądź kawą
Ja wybrałam teraz kakao. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć i kawy, i kakao. I voilà! Gotowe! Cześć, witam serdecznie wszystkich w programie. Witam serdecznie wszystkich w programie. Dobra, możemy. Witam serdecznie wszystkich w programie. Przygotowujemy przygotowaną, którą ja przygotowałam. Uprzednio przygotowaną. Dlatego to tak ładnie się kleiło. Bo na tamtym dwa psy się ruch. Ale mam to. A, to nie możesz tego mieć. Teraz tuńczyka wlewamy na patelnię. Olej tuńczyka. A co powiedziałam? Tuńczyka wlewamy. A możemy to nakręcić na samym końcu? Nie, na początku musi być. Poszło. Witam serdecznie w programie.